Dziękujemy Ci za 10 lat Straży Honorowej w tutejszej parafii, polecając wszystkich założycieli, inicjatorów, tych, którzy do niej włączyli się od samego początku, tych, którzy doszli, tych, którzy są odpowiedzialni dziś, którzy tworzą tę straż z całą aktywnością i prosimy. Otwieraj, Jezu, swoje serce, aby zlewać na nas zdroje swoich łask. Jestem od początku Straży Honorowej, od pierwszego momentu, kiedy powstała Straż Honorowa 10 lat temu. Cieszę się bardzo, że zapisałam się do Straży Honorowej, że jestem tutaj, że mogę służyć Panu Jezusowi, że mogę się modlić, że mogę być i staram się zawsze być obecna podczas Godziny Świętej i również modlić się podczas godziny wyznaczonej w domu. Panie Jezu, 10 lat temu poruszyłeś serca 50 parafian, którzy zostali przez Ciebie zaproszeni do głębszej miłości Twego Najświętszego Serca. Z wielką radością utworzyli Straż Honorową Twego Najświętszego Serca, dla którego honorowym posterunkiem jesteś Ty, Panie, obecny w tabernakulum. Przynależność do Twojej straży jest dla nas wielkim zaszczytem. Również należę od 10 lat do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, która powstała praktycznie w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa w 2010 roku. Od tej pory to serce jest dla mnie najważniejsze w życiu. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą dziś przeżywamy, ustanowiono na prośbę Jego samego, którą przedstawił przez pośrednictwo świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Cały czerwiec jest w ogóle poświęcony sercu Jezusa, a dzisiejsza uroczystość, można powiedzieć, jest kumulacją. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny serca. Usłyszymy słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. W naszej parafii to w sposób szczególny wybrzmiewa, ponieważ jest to wezwanie tego kościoła, jak i całej parafii. Jaka jest historia tego sztandaru? Przyznam się, że trochę mojej zazdrości ten sztandar jest, ponieważ nasza straż jest młodą strażą. W 2010 roku ona powstała, natomiast sztandar był poświęcony w 2014 roku. Ja, będąc na różnych spotkaniach, uroczystościach, po prostu podglądałam, jak inne grupy funkcjonują i też z zazdrością w sercu przyglądałam się różnym sztandarom. I tak chodziłam, patrzyłam, który jest ładniejszy, popytałam, gdzie można taki ładny wyhaftować i wybór padł na siostry Klaryski z Kent. Pojechałam tam, one bardzo chętnie zobowiązały się i to w krótkim terminie. Naprawdę przez wakacje nie miały innej pracy i przyznam się, że wydawało mi się, że czekały na tą pracę. Od początku parafii była ochotnicza straż pożarna, która gasiła te zewnętrzne pożary i dzięki Bogu od 10 lat jest ta ochotnicza straż honorowa, która gasi duchowe pożary, zwłaszcza przez modlitwę wynagradzającą, którą tak skutecznie tutaj sprawuje. Do Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa należy od 10 lat. Bardzo się z tego cieszę, bardzo Bogu dziękuję za tą łaskę, że mnie wybrał. Bardzo się cieszę, że 10 lat temu mogłam przyjść do Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana wraz z córką. Ja należę od samego początku do Straży Honorowej. Z początku to sobie kładłam koło siebie budzik o 3 po północy, żebym nie zapomniała, żebym się obudziła, żebym mogła odmówić modlitwę.
ale parę razy to już tak było, że sobie położyłam, a później już budzę się każdą noc. Serce Jezusa bardzo umiłowało, ale w zamian, tak jak widzimy na tym banerze, otrzymuje zniewagi i zapomnienie. Dlatego domaga się wynagrodzenia. I właśnie trwać przy sercu, tak jak straż honorowa, członkowie straży honorowej, godzinę określoną w całej dobie, tutaj jest zegar na ścianie z nazwiskami, imionami osób, które sobie obrały odpowiednią godzinę obecności, trwania przy sercu Pana Jezusa. I to jest piękne. I także ten zegar jest wypełniony i bez przerwy, dzień i noc, ktoś trwa przy sercu Pana Jezusa. Zachęcam wszystkich do przynależenia też do straży honorowej, aby poszerzać, pogłębiać swoją miłość do Boga, aby trwać przy Nim nieustannie. Możemy począć sztandarowy, mam na imię Zofia. Jestem kołodziem straży honorowej, do straży honorowej należy od około 2 lat. Naprawdę cieszę się, że należy do straży honorowej. Ja przede wszystkim straż honorowa pełniąca swą straż właśnie przy sztandarze. Zawsze podziwiałem ich wytrzymałość, wytrwałość. Na szczęście jest mężczyzna, jeden wśród nich, który dzierży ten sztandar, no i jest asysta. Pięknie to wszystko wygląda. I jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że trwacie i życzę, abyście jeszcze mocniej trwali i kochali w serce Pana Jezusa. Do straży honorowej przystąpiłam parę lat temu. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo powiem tak wprost od serca, że trwanie przy Jezusie codziennie to jest naprawdę no, wspaniała sprawa. Także zachęcam wielu, spróbujcie, skosztujcie, zobaczycie. Opłaca się, może nie to słowo powinno być, ale warto. Zachęcam wszystkich bardzo.